Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, spotykamy się jak co roku w auli Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, żeby podsumować to, co za nami i powiedzieć o tym, co przed nami, żeby rozliczyć się przed Państwem z deklaracji wyborczych, które zostały przeze mnie złożone w 2014 roku, a później w 2018 roku uzupełnione. Dziś pokazujemy to, co już za nami i powiemy o tym, co przed nami, ale też mam nadzieję, że odpowiem na Państwa pytania. Szybko zleciało, prawda? 5 lat drugiej kadencji to jest taki moment, w którym w tej chwili normalnie odbywałyby się już wybory samorządowe, natomiast te wybory samorządowe zostały o pół roku przesunięte w związku z tym, że 15 października mamy wybory parlamentarne, no i dlatego samorządowców będziemy wybierali na wiosnę w kwietniu 2024 roku. Ale ponieważ tradycja jest taka, że raz do roku się spotykamy od 9 lat, to dziś, tak jak co październik, spotykamy się po to, żeby opowiedzieć o tym, co w trakcie, co za nami, co przed nami. Szanowni Państwo, najważniejsze są inwestycje infrastrukturalne związane z modernizacją, budową, rozbudową dróg. Tych wszystkich, którymi dojeżdżamy do Starachowic, tych wszystkich, które pomagają nam rozwijać Starachowice i tych, które powodują, że szybciej komunikujemy się z innymi miastami. Tym, co myślę każdy i każda z nas zauważa, to jest to, co dzieje się wokół Starachowic. W tej chwili trwa budowa północno-zachodniej obwodnicy Starachowic. Trwa budowa obwodnicy Wąchocka, która łączy Starachowice z drogą krajową numer 7. W ubiegłym tygodniu przekazaliśmy informację o tym, że Zarząd Województwa pozyskał środki na budowę łącznika pomiędzy obwodnicami, które są budowane, Wąchocka i Starachowic, a w tej chwili czekamy na decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o tym, który wariant przebiegu obwodnicy Starachowic do drogi krajowej numer 9 zostanie wybrany. Natomiast środki na ten cel już są zabezpieczone w programie 100 obwodnic. I co jest bardzo istotne, to wszystkie te inwestycje pozwolą i komunikują w sposób zdecydowanie lepszy nasze miasto z drogami krajowymi 7 i drogą krajową numer 9. Co jest, myślę, też warte zauważenia, to ta droga, która wychodzi ze Starachowic w stronę Tychowa, także ma już zabezpieczone finansowanie, czyli przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej prowadzącej do Tychowa, od ronda, które jest budowane przy wyjeździe z miasta, do skrzyżowania, które jest bardzo mocno narażone na wypadki w Tychowie, gdzie powstanie rondo, droga zostanie poszerzona, przy niej powstanie ścieżka rowerowa, także wszyscy ci, którzy chcą jechać do Lipia bądź do Wąchocka, wyjeżdżając od ulicy Radomskiej, będą czuli się zdecydowanie bezpieczniej i to już wykonawca jest wybrany. Co się zadziało w naszym mieście z kolei? Zmiany na Pasterniku. Zmiany na Pasterniku, które myślę zauważa każda osoba wjeżdżająca do naszego miasta. Zaczęliśmy od oczyszczenia tej przestrzeni tak, żeby odkryć Pasternik, żeby go odsłonić od ulicy Radomskiej, ale w tej chwili zagospodarowaliśmy także groble. Na 400 metrach od ulicy Radomskiej powstało oświetlenie, powstała mała architektura, ławki, kosze na śmieci. Oczywiście na całej długości została wykonana nowa nawierzchnia. Pani skarbnik pewnie już korzysta, bo po lewo dojdziemy do ulicy Kieleckiej, a w prawo dojdziemy do mostku, który w tym roku już rozpoczęliśmy jego budowę na rzece Kamiennej, która łączy Groble z północną linią brzegową, której zagospodarowanie w tej chwili trwa. A tak wygląda wejście na nasz Pasternik od strony ulicy Radomskiej. Przy wjeździe do miasta pojawiła się pergola, pojawiła się architektura, pojawiły się nasadzenia zieleni. Ta przestrzeń się mocno zmieniła. Zresztą chyba każdy z Państwa dostrzega to, w jak pięknym mieście żyjemy i mieszkamy, wjeżdżając do Starachowic, szczególnie popołudniami, bo zachody słońca są po prostu na Pasterniku niepowtarzalne i nie do podrobienia. Tu prace, które się w tej chwili dzieją przy zbiorniku Pasternik na północnej linii brzegowej. Tam powstaje m.in. plac zabaw, który będzie miał urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami, dla dzieciaków, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Będzie pierwsza taka huśtawka w mieście, na której osoby, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, będą mogły z niej korzystać. Będzie trampolina, która już została zamontowana, także właśnie dla osób, które się poruszają na wózkach inwalidzkich. Także ta przestrzeń nie tylko będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale plac zabaw także będzie przygotowany dla dzieciaków, które są z niepełnosprawnościami. Dalej, obok północnej linii brzegowej,
Dolne Starachowice. Jak wyglądały do niedawna? Wszyscy doskonale wiemy. Obraz nędzy i rozpaczy. Taki widok witał każdego, kto wjeżdżał do miasta i wychodził z pociągu. Teraz na lewo będzie miał ładnie zagospodarowaną północną linię brzegową, a na prawo centrum komunikacyjne z parkingiem na Dolnych Starachowicach dwupoziomowym, bezpłatnym, który jest udostępniany dla każdego, kto będzie chciał zostawić swój samochód, pojechać dalej koleją, czy busem, czy autobusem dalej. Będziemy pracowali nad tym, żeby odtworzyć połączenia do dużych miast, po to, żeby przewoźnicy z powrotem wrócili do Starachowic, bo niestety kilku z nich padło i tych połączeń po prostu pomiędzy Starachowicami a dużymi miastami niestety nie ma. Natomiast działają jeszcze lokalni przewoźnicy na tych trasach lokalnych i oni wrócą na Dolne Starachowice, na tę odnowioną przestrzeń. Pojawił się także napis Starachowice na tym naszym centrum komunikacyjnym, który jest dość obfotografowywany przez osoby nie tylko ze Starachowic, ale też te, które nas odwiedzają i z tego się możemy też cieszyć. Starachowice Wschodnie. Dworzec zabytkowy, o którego remont staraliśmy się od lat, uzyskał już wsparcie, dlatego że znalazł się na liście tych obiektów, które Polskie Koleje Państwowe przeznaczają do remontu w kolejnych latach. I to jest jakby dopełnienie tego, co miasto zrobiło w ostatnim roku, zagospodarowując otoczenie Dworca Wschodniego. Też Państwo pewnie pamiętacie, jak jeszcze 2 czy 3 lata temu, wychodząc z pociągu, wdeptaliśmy w kałuże i tak witały nas Starachowice. W tej chwili ta przestrzeń wygląda zupełnie inaczej. Pojawiły się też nowe wiaty przystankowe. Te wiaty przystankowe, które tutaj widać, one kosztowały około 100 tysięcy za jedną sztukę, natomiast 95 tysięcy to były środki zewnętrzne ze środków europejskich i ze środków krajowych, które zostały pozyskane. No i dzięki temu te 4 wiaty na terenie naszego miasta w ramach projektów unijnych zostały zrealizowane. One też cieszą oko i te osoby, które do nas przyjeżdżają, zawsze zwracają na nie uwagę. Ostatnio do tych zmian infrastrukturalnych doszły zmiany w zakresie zagospodarowania zieleni przy dawnym dworcu Starachowice Wschodnie. To też, myślę, wygląda zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Po parku miejskim ktoś z Państwa spacerował? O, no to bardzo miło, bo oprócz Państwa to jeszcze jak się poruszam teraz po innych miastach, okazuje się, że sporo osób spoza Starachowic także już się poruszało po parku miejskim i park miejski w Starachowicach został tak zagospodarowany, że co i rusz odbieramy jakieś wyróżnienia bądź nagrody, a właściwie projektanci, którzy zaprojektowali nam zagospodarowanie parku miejskiego, odbierają różnego rodzaju wyróżnienia na międzynarodowych konkursach za to, w jaki sposób właśnie park miejski w Starachowicach został zagospodarowany, jak to zostało zaprojektowane. No i myślę, że to jest przestrzeń też wyjątkowa, dlatego że po pierwsze mamy takie ukształtowanie terenu, jakiego w Polsce trudno znaleźć, bo już w sposób naturalny ten park został tak, a nie inaczej ukształtowany i to, że tam kiedyś kopalnia funkcjonowała, to sprawiło, że mamy takie, a nie inne ukształtowanie. Ono zostało doskonale wykorzystane przez projektantów. Tu, żebyście Państwo też mieli świadomość, my nie wybraliśmy najtańszego wykonawcy zagospodarowania, przygotowania projektu zagospodarowania parku, tylko wybraliśmy najlepszą koncepcję zagospodarowania parku. Zorganizowaliśmy konkurs architektoniczny ze Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej, który pozwolił nam wybrać najlepszą koncepcję, no i teraz zbieramy za to nagrody. Ale podobny konkurs ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich zorganizowaliśmy dla zagospodarowania zbiornika wodnego Lubianka. Tu także nie wybieraliśmy najtańszego wykonawcy, który wykona dla nas projekt zagospodarowania terenu, tylko ogłosiliśmy konkurs, w którym wybieraliśmy najlepszą koncepcję. Dopiero później, po tym jak wybraliśmy koncepcję, dowiadywaliśmy się, kto jest autorem tej koncepcji, a następnie ta firma realizowała dla nas zamówienie. W tym przypadku firma z Kielc w sposób także znakomity wywiązała się ze swojego zadania, dlatego że zagospodarowanie po nowemu Lubianki, zagospodarowanie poprzez przygotowanie portu wodnego imieniem Władysława Wagnera, poprzez budowę tych wszystkich obiektów infrastrukturalnych, dużego bardzo parkingu, obiektów małej architektury, placów zabaw dla dzieci młodszych, dla dzieci starszych, boisk do siatkówki plażowej, do badmintona, ścieżek rowerowych, tarasów widokowych i tak dalej, no sprawia, że ten obszar po prostu wygląda zdecydowanie lepiej. Ten projekt będzie kontynuowany. W tej chwili przygotowujemy dokumentację dla budowy osiedla domków na wynajem. Bardzo ładnie będzie wyglądało. Na to będziemy chcieli pozyskać środki europejskie z miejskiego obszaru funkcjonalnego.
A Lasy Państwowe po drugiej stronie prowadzą inwestycję, która doprowadzi do tego, że będzie tak naprawdę logiczny ciąg dalszego spacerowania, jeżdżenia rowerami, wrotkami, rolkami, czym sobie tylko kto umyśli. Po drugiej stronie na terenach już Lasów Państwowych prowadzi tę inwestycję Nadleśnictwo Skarżysko-Kamienna. Ale tak, dobra, tutaj mamy Lubiankę. W takim jednym momencie, w którym badane zostało zdjęcie z lotu ptaka zrobione, policzono, że na Lubiance w jednym z dni, kiedy było ciepło, było 7 tysięcy osób. To pokazuje, jak ta inwestycja cieszyła się i cieszy ogromną popularnością. I nie tylko wśród mieszkańców Starachowic, ale naprawdę ludzi nie tylko z naszego regionu, ale także tych, którzy do nas z Polski przyjeżdżają i nad tym zbiornikiem odpoczywają. I mam nadzieję, że to, co zrobiliśmy na Lubiance, będzie także przekładało się na liczbę turystów, którzy do naszych hoteli w Starachowicach przyjeżdżali do tej pory, ale traktowali Starachowice tylko i wyłącznie jako bazę wypadową w Góry Świętokrzyskie. Czyli tu nocowali, natomiast po różne atrakcje jeździli poza Starachowice. Natomiast w tej chwili, mając park miejski, mając Lubiankę, za chwilę mając Pasternik, mając sieć ścieżek rowerowych i rower miejski z rowerami elektrycznymi, możemy liczyć na to, że wielu ludzi będzie zostawało na wypoczynek w mieście, co już się dzieje, a mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie działo się jeszcze bardziej. Projekt, który realizujemy, a który myślę, że cieszy się niesamowicie dużą popularnością w mieście, to jest projekt związany z wprowadzeniem bezpłatnego transportu publicznego dla wszystkich osób, które płacą podatki w Starachowicach. Patrząc tak rok do roku na dane, na przykład z marca, to mamy dwukrotny wzrost liczby przewożonych pasażerów. Patrząc na inne miesiące, mamy podobnie, po kilkadziesiąt procent pasażerów więcej w komunikacji miejskiej na wszystkich liniach autobusowych na terenie Starachowic. To jest niesamowicie dużo, dlatego że żeby to osiągnąć, nie wydaliśmy i nie wydajemy bardzo dużo pieniędzy, bo ta różnica pomiędzy tym, co wydawaliśmy wcześniej, a co wydajemy teraz w związku z tym, że jest bezpłatny transport publiczny, to jest około 2,5 miliona złotych. Tyle nie mamy przychodów z biletów, natomiast ilość pasażerów, która porusza się transportem publicznym, zdecydowanie wzrosła. Więc tak naprawdę tych osób korzystających jest dużo więcej, no i myślę, że możemy z tego być dumni i się cieszyć, że tak, a nie inaczej właśnie jest. Oprócz tego wymieniliśmy praktycznie wszystkie autobusy, bo z 25 autobusów 20 to są niskopodłogowe, ekologiczne autobusy na gaz sprężony CNG, wyprodukowane tuż obok w starachowickim zakładzie Manbus, które poruszają się po ulicach naszego miasta, a w tej chwili staramy się o zakup 5 kolejnych autobusów elektrycznych, które będą zasilane prądem, który będzie wyprodukowany na bazie komunikacji miejskiej przy ulicy Radomskiej. Co jest istotne, to funkcjonowanie tej przestrzeni dla pracowników komunikacji miejskiej także diametralnie się zmieniło. Wybudowaliśmy nowy warsztat, myjnie, centrum dyspozytorskie, z którego korzystają i kierowcy, i pracownicy warsztatu. No przeszliśmy naprawdę z wieku, no nie wiem czy 19 czy 20, ale na pewno do 21. Co robimy dalej? Jedziemy na osiedle Południe, Wanacja i patrzymy na budowany blok z mieszkaniami czynszowymi na wynajem przy Alei Świętego Jana Pawła II. 39 lokali w tej chwili powstaje. To jest kontynuacja projektu, który już realizujemy wcześniej. Zaczęliśmy budując trzy budynki wielorodzinne z mieszkaniami na wynajem przy ulicy Piłsudskiego i który będzie kontynuowany także poprzez budowę nowego osiedla z budynkami wielorodzinnymi na działce zabudowanej starym szpitalem, czy przy ulicy Polnej, gdzie w tej chwili kończymy projektowanie trzech kolejnych budynków wielorodzinnych też z mieszkaniami czynszowymi na wynajem. Przy ulicy Kościelnej, tam niektórzy się śmiali, że metro, że basen, budujemy nie wiadomo co, a tutaj naprawdę powstaje ponad 100 lokali komunalnych, lokali, które bardzo, ale to bardzo pomogą nam w tym, żeby poprawić standard życia wielu mieszkańców Starachowic. Wiele osób, które w tej chwili korzysta ze zdroju ulicznego, które korzysta z kopciuchów, które nie ma dostępu do takich mediów, jakie powinien mieć każdy mieszkaniec naszego miasta, będzie mogło mieszkać w tym budynku wielorodzinnym, który budujemy przy ulicy Kościelnej. No i te warunki są zdecydowanie lepsze, ale tu też montujemy takie urządzenia, które pozwalają nam lepiej rozliczać się z najemcami mieszkań komunalnych, dlatego że jeśli ktoś będzie chciał korzystać z mediów, to musi wcześniej za nie zapłacić. To
ten system, który wprowadziliśmy chociażby tutaj na kolonii robotniczej, bardzo, ale to bardzo pomógł w tym, żeby zminimalizować zaległości czynszowe, które wpływają do miasta. No bo jeśli te zaległości powstają, to umówmy się, każdy inny mieszkaniec, który płaci podatki, musi się na to składać. Natomiast ten system, który wprowadzamy w kolejnych budynkach wielorodzinnych, które należą do gminy, sprawia, że po prostu ściągalność czynszów jest dużo, dużo lepsza. No a z takimi przykładami mieliśmy niestety często do czynienia, że ktoś po kilka, kilkanaście lat nie zapłacił nawet jednego czynszu, no a wszyscy inni się musieli składać na to, żeby dana osoba z danego mieszkania mogła korzystać. Także tu ten problem raz na zawsze eliminujemy. Oprócz tego mamy program Zamieszkaj w Starachowicach, bo oprócz inwestycji, które realizuje miasto w zakresie budownictwa mieszkaniowego, współpracujemy bardzo aktywnie z deweloperami, którzy budują swoje budynki wielorodzinne na terenie Starachowic. Zauważyliście zapewne Państwo, że w ostatnich kilku latach wprowadzono kilka takich inwestycji, na które mieszkańcy długo czekali, bo zagospodarowane zostało m.in. działka na końcu ulicy Kopalnianej, gdzie kilka budynków wielorodzinnych powstało i będą powstawały kolejne. Dawny budynek starostwa szkoły muzycznej przy ulicy Oświatowej zyskał zupełnie nowy wygląd, drugie życie i tam też kilkadziesiąt mieszkań powstało, które są już sprzedawane. No ale także przy ulicy Pileckiego, budynek wielorodzinny w pobliżu parku miejskiego, który powstał także w miejscu dawnego MOPS-u, to w tej chwili cieszy oko i wiele rodzin się tam wprowadzi. Tu mamy tę działkę po starym szpitalu, którą zakupiliśmy od powiatu starowickiego właśnie po to, żeby zaprojektować z funduszy norweskich nowe osiedle z budynkami wielorodzinnymi, które właśnie trwa, czyli projektowanie. No i przechodzimy do ulic, których zrealizowaliśmy w ostatnich latach bardzo dużo. Nie będę ich wszystkich pokazywał, także spokojnie. Nie będziecie musieli Państwo na wszystkie patrzeć i o wszystkich słuchać, tylko z ostatnich miesięcy, takie, które zostały zakończone. Ulica Dubois poniżej, ulica Słoneczna, na którą wiele lat mieszkańcy czekali, ulica Śląska zyskała nowy wygląd, rondo przy ulicy Moniuszki u zbiegu Nowowiejskiej i 6 września, które zostało wybudowane poniżej, tam też nowa Moniuszki, która została zakończona wcześniej. Budowa wiaduktu, która jest przez powiat realizowana, która ruszyła. Gmina Starachowice przekazała działki o wartości ponad 7 milionów złotych, w tym budynek wielorodzinny, który już został wyburzony, po to, żeby budowa wiaduktu mogła dojść do skutku. No i w tej chwili te prace już, jak Państwo widzieliście, ruszyły. One są finansowane z programu inwestycji strategicznych Polski Ład. 75 milionów złotych na ten cel zostało przeznaczonych, plus na budowę parkingu dla samochodów osobowych przy wjeździe na teren specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice od strony budynku Medstar. Tam powstają te miejsca postojowe, także te prace już ruszyły. Ten rok to jest taki rok, w którym zakończyliśmy budowę, właściwie kończymy budowę po około 10 km ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta. Podwoiliśmy tym samym liczbę kilometrów ścieżek rowerowych na terenie Starachowic do ponad 18 kilometrów. No i to też widać na ulicach Starachowic, że rowerzystów po prostu przybywa. A za chwilkę Starbike, czyli nasz rower miejski. Już Państwo pewnie zauważyliście stacje roweru miejskiego, które zostały zamontowane w różnych częściach Starachowic. Od wiosny rusza ten system już planowo, czyli każda osoba, każdy mieszkaniec będzie miał możliwość z niego skorzystać. Wśród tych ponad 120 rowerów, 90 rowerów z napędem elektrycznym. Starachowice jako miasto położone na wzgórzach doczekają się też rowerów ze wspomaganiem, więc nie będzie wymówek. Jak ktoś nie będzie czuł się na siłach pedałować, to będzie po prostu miał wsparcie do tego, żeby z tego osiedla przejechać na Lubiankę i z powrotem. No i bardzo się nie wysili, ale na pewno dojedzie. Rodzinne rajdy rowerowe to jest inicjatywa, którą już od kilku lat organizujemy i która sprawia, że ludzi zaangażowanych i jeżdżących na rowerach przybywa. W tym roku jeździliśmy i do Mostek, i do Wąchocka przez Lipie, także serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy w tych naszych rajdach rowerowych brali udział, ale także przygotowaliśmy rowerową edukację dla najmłodszych poprzez mobilne miasteczka ruchu drogowego, które zostały wyposażone nasze szkoły podstawowe, po to, żeby każdy uczeń mógł się przygotować w lepszy sposób do egzaminu na kartę rowerową, ale także, żeby po prostu wiedział, jak poruszać się na drogach, czy używać ścieżek rowerowych, które co chwila powstają. Niech się mury pną do góry. I co tu mamy? Ktoś rozpoznaje? Kto rozpoznał? Ja. A, tak? Przypadek? Nie sądzę.
To jest, szanowni państwo, jedna z najmniejszych szkół podstawowych, szkoła podstawowa nr 6 na osiedlu Lubianka, przy której budowana w tej chwili jest hala sportowa. Tam widzę panią dyrektor z dwójki, która trochę z zazdrością tak patrzy. Mówi tak, kiedy u nas, tak? Dla dwójki z kolei też będziemy przygotowywali rozbudowę, dlatego że w przypadku szkoły podstawowej nr 2 umieściliśmy oddziały integracyjne, takie specjalne dla dzieci ze spektrum autyzmu i tam też będzie potrzeba rozbudowy szkoły, także będziemy się do tego przygotowywali, ale jak pokazał przykład szóstki, nie obiecywaliśmy, natomiast realizujemy, że to się po prostu dzieje i przy szkole podstawowej nr 6 tej powierzchni będzie dwa razy więcej niż było do tej pory, bo prócz hali sportowej, która powstaje też kilka sal lekcyjnych dodatkowych, które będą naprawdę pięknie wyglądały, z pokojem nauczycielskim, także komfort pracy, nauki w szkole podstawowej nr 6 po prostu się diametralnie poprawi. Kierunek przyszłość to jest nazwa Starowickiego Programu Rozwoju Lokalnego, programu, który realizujemy w ramach funduszy norweskich, programu, dzięki któremu modernizujemy m.in. pałacyk, rozbudowujemy tę przestrzeń, ale także realizujemy wiele projektów miękkich, które są na terenie Starachowic realizowane, chociażby jak ekoszkoła, czyli zagospodarowanie tego skrzydła po dawnym budynku, w budynku dawnego gimnazjum nr 3, do którego przeniesiemy część sal lekcyjnych szkoły podstawowej nr 11. Więc warunki też pracy, nauki w szkole podstawowej nr 11 bardzo, ale to bardzo się poprawią. Teraz wybraliśmy wykonawcę, który już część tych prac będzie fizycznie realizował i te prace już zostały rozpoczęte, także też się cieszę, że wreszcie ten projekt wszedł w fazę realizacji z fazy wizualizacji. Ogrody społecznościowe. Ogrody społecznościowe też w ramach funduszy norweskich stworzyliśmy m.in. na kolonii robotniczej, czyli tuż obok, przy świetlicy środowiskowej, przy Centrum Aktywności Lokalnej, które wcześniej wybudowaliśmy, ale także przy siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy ulicy Glinianej. Tam także taki ogród społecznościowy, za który odpowiadają i dbają seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonuje. Natomiast na kolonii robotniczej głównie dzieciaki z osiedla sprawują nadzór nad właśnie tym projektem. Centrum Kreatywności Pałacyk. Kto zna to miejsce? No, proszę, przypadek. To dla niektórych przedszkole, dla innych ognisko plastyczne, dla jeszcze innych ruina, którą znał rzeczywiście każdy w naszym mieście. Przy ulicy Konstytucji 3 Maja, budynek, który jest budynkiem przedwojennym, zabytkowym, później trochę dobudówka oszpeciła ten budynek, natomiast w tej chwili przywraciliśmy pierwotny kształt i dobudowaliśmy nowe skrzydło. I tu ten projekt to jest pokazanie, jak można łączyć dwa różne źródła finansowania, a właściwie to będą za chwilę 3-4 źródła finansowania, gdzie jedna część jest realizowana w ramach środków europejskich, które pozyskaliśmy na rewitalizację naszego miasta. Natomiast druga część, czyli dobudowane skrzydło, jest finansowane w 100% ze środków norweskich. I tak staramy się łączyć te różne dofinansowania przy różnego rodzaju projektach, tak aby po prostu te przestrzenie zyskiwały nowe oblicze. I jedziemy na to osiedle, na którym się znajdujemy, osiedle Wzgórze, dokładniej troszeczkę poniżej, czyli kolonia robotnicza. Budynki też stuletnie, budynki, które były mocno zaniedbane, budynki, w których opalano kopciuchami, które zasmradzały nam tutaj całe osiedle w okresie zimowym i nadal jeszcze to się dzieje, no ale to właśnie w tej chwili zmieniamy. Budynki, które miały pokrycie eternitem, toalety na korytarzach często, natomiast w tej chwili w tych budynkach zmienia się praktycznie wszystko. Zostają tylko i wyłącznie gołe mury, natomiast pojawiają się nowe stropy, nowe schody, nowe elewacje, nowe odwodnienie, nowa sieć kanalizacyjna, nowa sieć ciepłownicza, którą wpinamy do sieci ciepłowniczej i wprowadzamy i miejskie ciepło do budynków, centralną ciepłą wodę użytkową, no i ciepło systemowe, plus oczywiście całe wyposażenie, dlatego że ktoś, kto się wprowadza do takiego mieszkania, praktycznie wchodzi na gotowe, bo są już i płytki, i jest kuchenka gazowa, i jest wanna bądź prysznic, więc to wszystko jest w tych budynkach, które remontujemy dzięki wsparciu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego 80%-owemu. Trzy budynki w tej chwili kończymy, jeden wcześniej został skończony, czyli cztery już będą za nami, plus wybudowane Centrum Aktywności Lokalnej w środku osiedla,
z świetlicą środowiskową, a nad nim mieszkania chronione dla osób, które potrzebują wsparcia. Tam są 4 mieszkania chronione. Na tym osiedlu też dzięki wsparciu ze środków BGK wykonamy i w przyszłym roku rozpoczynamy budowę w jednym miejscu 4 mieszkania dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w drugim miejscu 4 kolejne mieszkania, tym razem dwupoziomowe, plus piwnice zagospodarowane na komórki lokatorskie dla mieszkańców sąsiednich budynków. I takie projekty będziemy robili dalej, dlatego że w miejsce komórek lokatorskich, które znikają, czyli tam, gdzie się mieścił węgiel, gdzie mieściło się drewno, będą powstawały właśnie takie segmenty z mieszkaniami po 4 lokale w różnych częściach osiedla. I to osiedle później, jak już będziemy kończyli wszystkie budynki wielorodzinne odnawiać, będzie zagospodarowana także wspólna przestrzeń, czyli ogródki pomiędzy tymi budynkami, miejsca postojowe, ulice i chodniki także zyskają nowy wygląd. To będzie na sam finisz tych prac, które na osiedlu prowadzimy. I to też, żebyście Państwo wiedzieli, że bez budowy bloku przy ulicy Kościelnej nie byłaby możliwa realizacja tych projektów mieszkaniowych na Kolonii Robotniczej. Dlatego, że żeby zacząć realizację któregokolwiek z kolejnych budynków wielorodzinnych, musimy wszystkich mieszkańców przesiedlić w inne miejsca. A tych lokali mamy ograniczoną ilość. Więc im więcej lokali będziemy mieli teraz, tym więcej osób się przeprowadzi i dzięki temu ruszymy z kolejnymi modernizacjami na Kolonii Robotniczej. E-usługi. Samorząd na miarę XXI wieku. Projekt, który jest realizowany, centralna serwerownia w dawnym budynku gimnazjum nr 3. Projekt, który wchodzi do wszystkich szkół, do przedszkoli, do wszystkich naszych jednostek. No, przykład. W jednym z przedszkoli doszło do kradzieży bodajże 2 lata temu. Włamanie. Ukradziono pieniądze, bo wiedziano, kiedy są wpływy, które zbiera intendent, tak? W tym roku włamanie ponowne, tylko że co się stało? No pieniędzy nie było już. Bo wtedy intendent zebrał, ale już na konto wpłynęły pieniądze, bo dzięki tym e-usługom właśnie intendenci nie zbierają już gotówki, tylko właśnie rodzice mogą przelewać środki na konto i nie mamy już gotówki, która powodowała właśnie różnego rodzaju problemy, przykrości. No i teraz jest już spokojniej, bezpieczniej, więc ten projekt bardzo, ale to bardzo pomaga. Starachowicki program in vitro to jest program, który dzięki radnym Rady Miejskiej został na ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwalony i tu ukłony i podziękowania dla radnych Rady Miejskiej, dlatego że to jest projekt i program, na który wielu mieszkańców naszego miasta czekało. Takich, którzy chcieliby mieć dzieci, ale nie stać ich na to, bo na przykład zaleceniem lekarza jest, że muszą skorzystać z procedury in vitro, a nie mogą sobie na to pozwolić. Więc mamy sporo osób, które już się zgłaszają i które będą chciały skorzystać z tego programu, który rusza na koniec tego roku. Jest z nami pani Magda, była, która składała wniosek do budżetu obywatelskiego, a który wtedy nie uzyskał wsparcia, no ale umówiliśmy się, że my taki projekt przygotujemy z programem leczenia niepłodności metodą in vitro. Został przygotowany, a w tej chwili jest wdrażany i tutaj będzie ruszał. No a do tego, żeby ten program został w mieście wprowadzony, też zachęca Starachowicki Szpital, dlatego że porodówka, która została przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej odnowiona, no sprawia, że to miejsce jest chętnie wybierane nie tylko przez pacjentki ze Starachowic, ale także przez osoby, które spoza Starachowic specjalnie do Starachowic przyjeżdżają, żeby tu rodzić i takich osób jest coraz więcej i oby było jak najwięcej. Budujemy stadion. Ta budowa ruszyła. 20 milionów z programu inwestycji strategicznych plus 9 milionów ze środków miasta pozwala nam na to, żeby stworzyć zupełnie nowy obiekt lekkoatletyczny z nowymi trybunami, z bieżnią lekkoatletyczną, z innymi urządzeniami lekkoatletycznymi. No i oczywiście ten teren zyska nowe oblicze. Chwilowo te prace się nie toczą, ale wrócą pracownicy w ciągu miesiąca na plac budowy i będą kontynuowali te prace. Nowa odsłona Starowickiej Pływalni, tu środki z Ministerstwa Sportu, które pozyskaliśmy, pomogły w tym, żeby po 10 latach użytkowania można było przeprowadzić generalny remont krytej pływalni. Tak wygląda strefa odnowy biologicznej, strefa saun, strefa z grotą solną. No, ta przestrzeń też zyskała i wielu mieszkańców, nie tylko Starachowic, ale tych, którzy korzystali z miejskiej pływalni w Starachowicach, po prostu widzą zmianę na plus.
Naszych mistrzów przedstawiać nie trzeba. Jesteśmy z ich sukcesów wszyscy, myślę, dumni. I z karateków, i z podopiecznych Wikingu, Starachowice, Dragona, Starachowice i innych, Gracza, Starachowice i innych naszych drużyn, jak chociażby Starą Starachowicę, który awansował do trzeciej ligi. Tu także miasto Starachowice przeznacza środków więcej na ten sport seniorski i widzimy też efekty tej współpracy w postaci coraz to lepszych wyników, dlatego że Star w tej trzeciej lidze też sobie po prostu dobrze radzi. Organizujemy także imprezy rowerowe, które rok do roku się w naszym mieście odbywają. Biblioteka publiczna została pozbawiona barier, które miała dla osób z niepełnosprawnościami, ale oprócz tego została wykonany remont czytelni głównej przy ulicy Kochanowskiego. Ta przestrzeń także zyskała nowe oblicze. No i chyba pani dyrektor fajniej jest teraz i przyjemniej. Co myślę, czytelnicy potwierdzają, bo chętnie to miejsce uczęszczają, ale też oprócz biblioteki głównej mamy odnowione filie w niektórych miejscach, jak chociażby tutaj w budynku Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego. Jedna z filii przeniosła się z budynku Parku Kultury, który jest remontowany właśnie do tego budynku, z której także mieszkańcy korzystają. Innowacje w starachowickiej oświacie. W każdej szkole praktycznie są programy innowacyjne realizowane. W szkole podstawowej nr 2 powiedziałem o tych oddziałach, które są dla dzieci ze spektrum autyzmu. W szkole podstawowej nr 11 dwujęzyczna nauka, klasy dwujęzyczne. To też jest coś, z czego możemy być dumni. W szkole podstawowej nr 9 nowoczesne pracownie do nauki języków obcych i w każdej innej szkole też tych pracowni po prostu które sprawiają, że dzieci mają lepsze warunki do pracy i nauki przybywa. Najlepszych z najlepszych, czyli naszych stypendystów, nagradzamy rok do roku. Mała szafka o wielkiej mocy, czyli dyspensery, które pojawiły się w szkołach i pojawiają się w szkołach podstawowych dla uczennic naszych szkół, ale też pojawiają się w przestrzeni publicznej, jak chociażby w Galerii Skałka czy Urzędzie Miejskim. Przełamujemy bariery do Urzędu Miejskiego. Osoby z niepełnosprawnościami mogły w jednym miejscu wjechać, ale pozostałe wejścia miały pewne bariery. Tych barier się pozbyliśmy w przypadku wejścia od strony Urzędu Stanu Cywilnego. Pozbyliśmy się barier w przypadku wejścia na salę Olimpia. No a w tej chwili będziemy wybierali także firmę, która wykona nam windę, która umożliwi poruszanie się po wszystkich piętrach Urzędu Miejskiego. Taką samą windę budujemy w tej chwili w Parku Kultury i staramy się wszystkie placówki użyteczności publicznej dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, tak aby barier architektonicznych w naszym mieście było jak najmniej. Wspólnie angażujemy się w różnego rodzaju akcje społeczne, jak chociażby Szlachetna Paczka, ale także organizujemy różnego rodzaju wydarzenia plenerowe, które odbywają się na różnych osiedlach naszego miasta. Tu chociażby pikniki osiedlowe w rejonach, gdzie mamy budynki socjalne czy komunalne, przy ulicy Ostrowieckiej czy na Kolonii Robotniczej. Zielone, czyste miasto. Bardzo, 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 bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dbają każdego dnia o to, żeby Starachowice były po prostu lepszym miejscem do życia i były czystym miastem. Oprócz starachowiczanki, która robi w ramach swoich obowiązków, to także mamy grupy mieszkańców, którzy naprawdę każdego dnia dbają o to, że jeśli widzą gdzieś papier, to go podnoszą, wrzucają do kosza i dzięki temu Starachowice są jednym z najczystszych miast w województwie świętokrzyskim i możemy sobie to śmiało powiedzieć, a jeśli ktoś tego nie wie, to musi pojeździć po innych miastach i porównać, bo wtedy widać naprawdę dużą różnicę. Dla nas oczywiście to wychodzi na plus i warto to zauważyć. Wspólne inicjatywy z mieszkańcami. Tu mamy właśnie sprzątanie świata między innymi na szlakowisku, ale także w jednym ze żłobków. Akcję, która została zorganizowana. Patriotyczne Starachowice to są nasze uroczystości, których także mamy sporo w mieście i także ta przestrzeń wspólna, która została zagospodarowana przy Alei Armii Krajowej. Zapewne zwróciliście Państwo uwagę na to, że mamy już kilka pomników, kilka takich obiektów, które pojawiły się we wspólnej przestrzeni, w których pokazujemy partyzantów, którzy walczyli o naszą wolność właśnie przy Alei Armii Krajowej. Dbamy o pamięć o naszych bohaterach, ale także dbamy o to, żeby pamiętać o fabryce samochodów ciężarowych o słynnym Felku, dlatego że ścieżka stara, pan Eugeniusz
pewnie potwierdzi, się rozwija i rozbudowuje rok do roku. 9 starów w tej chwili na ścieżce stara jest. W tej chwili firma Star Sanduo przystępuje do realizacji kolejnego samochodu, 10, który przy kolejnym wjeździe do miasta się znajdzie. No i te stary, które zdobią nasze miasto w różnych częściach Starachowic, też sprawiają, że każda osoba, która przyjeżdża do Starachowic, a przynajmniej większość, się przy nich fotografuje. I niezależnie od tego, z której strony ktoś wjeżdża do naszego miasta, to może zobaczyć stara, który został w Starachowicach wyprodukowany i który zaprasza także do odwiedzenia Muzeum Przyrody i Techniki, które znajduje się na terenie naszego miasta. Harcerze to jest jedna z najbardziej aktywnych grup na terenie naszego miasta i tu podziękowania dla chówca ZHP Starachowice za tę aktywność i za wszystkie wydarzenia, które przez harcerzy są u nas organizowane, bo dzięki nim także odwiedza nasze miasto wielu, wielu ludzi spoza Starachowic. Wspólnie chronimy nasze dziedzictwo, tu ukłony dla Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, które rok do roku organizuje kwesty na rzecz odnowy zabytkowych pomników na cmentarzach komunalnych. Kolejny pomnik został odnowiony w tym roku właśnie dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Pamięci Żydom Wierzbnickim, Howard Chandler to jest mieszkaniec dawnego Wierzbnika, który w tej chwili mieszka poza granicami, ale który raz do roku przywozi nauczycieli, przede wszystkim uczniów z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, śladami starachowickich Żydów. W tym roku byliśmy między innymi w rynku, ale także byliśmy na strzelnicy sportowej, gdzie wielu mieszkańców dawnego Wierzbnika zostało zamordowanych. Uczciliśmy ich pamięć właśnie wkopując pamiątkową tablicę. Tam, gdzie większość szczątków się znajduje, musieliśmy przeprojektować też w pewnym momencie zjazd z obwodnicy właśnie dlatego, że tamte szczątki zostały znalezione. No i tutaj współpracowaliśmy z Naczelnym Rabinem Polski między innymi w tej sprawie. Rozpoczęliśmy jubileusz 400-lecia miasta. Dziś w jesiennym listku też posłuchałem kolejnych występów związanych właśnie z 400-leciem miasta. Mieliśmy wczoraj czy przedwczoraj inaugurację Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który także wskazał i pokazał już 400-lecie naszego miasta. Zaczęliśmy od Dni Starachowic w tym roku jubileusz i zakończymy pewnie Dniami Starachowic w roku przyszłym. Bardzo dziękuję wszystkim tym Państwu, którzy zaangażowaliście się w organizację tego jubileuszu, dlatego że elementy tego 400-lecia będą zauważane przez cały najbliższy rok na terenie całego miasta. Dni Starachowic 2023 przeszły do historii. Kolejne już pani dyrektor Agnieszka Lasek przygotowuje z współpracownikami z Parku Kultury, którzy dbają o to, żeby te imprezy były na jak najwyższym poziomie. Serdeczne podziękowania także dla wszystkich tych, którzy współtworzą i tworzą różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, kulturalne, które odbywają się w różnych częściach naszego miasta i na Zbiorniku Lubianka, i w Bibliotece Miejskiej, i w Parku Kultury, ale także, a może i przede wszystkim, dbają o to, żeby amfiteatr w Parku Miejskim żył od rana do wieczora i prawie że przez cały sezon odbywało się tam bardzo, ale to bardzo dużo imprez, włącznie z pokazami kina plenerowego, które też cieszyło się ogromną popularnością w tym roku. Ktoś się odnajduje już na tych zdjęciach? To potańcówki, które w tym roku też były rekordy popularności, organizowane przez Centrum Usług Społecznych Park Kultury i MOSIR. Widzicie, chyba Maksymilian nie był na... A nie, był na potańcówce. Czyli po prostu przypomniał sobie o niej. Potańcówki, które były organizowane w rynku, cieszyły się ogromną popularnością. Aktywnych seniorów tutaj na sali też mamy. Witam bardzo serdecznie. A tę aktywność obserwujemy każdego dnia i serdecznie za nią dziękuję, bo tak naprawdę współtworzą nasze miasto każdego dnia. I Uniwersytet Trzeciego Wieku, i kluby seniora, i dom dziennego pobytu, i wszystkie osoby, które są w politykę senioralną w naszym mieście zaangażowane, serdecznie dziękuję. Złote Gody odbywają się w Urzędzie Stanu Cywilnego, co i rusz, tak naprawdę kolejne pary gości, które przeżywają 50-lecie małżeństwa. Jutro wręczamy kolejne medale od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą wręczone właśnie w Urzędzie Stanu Cywilnego. Stulatków w ogóle w naszym mieście przybywa, bo pani Jadwiga już ma ponad 108 lat, wtedy po prawej stronie była w Urzędzie Miejskim w 2014 roku, a po lewej stronie zdjęcie z 2022, przed chyba świętami, albo 23. Natomiast na górze kolejne panie, które także w tym roku obchodziły swoje setne urodziny.
Byłem w Skarżysku dzisiaj i właśnie usłyszałem, że w Starachowicach dużo tych stulatków, więc mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Szacunek dla mieszkańców, no, który mam nadzieję, że z mojej wypowiedzi też wynika, że bardzo jestem Państwu wdzięczny za to zaangażowanie i pracę, którą każdy z Was wkłada w to, żeby nasze miasto mogło się rozwijać. Do Młodzieży Świat należy aktywność Młodzieżowej Rady Miasta, aktywność pozyskiwania środków europejskich, w realizacji projektów europejskich, w realizacji projektów z Erasmusa, też podziękowania dla wszystkich radnych Młodzieżowej Rady Miasta i tej kadencji, i poprzednich kadencji, dlatego że ta praca też jest zauważana przez ludzi spoza Starachowic. Różnego rodzaju rankingi, które są organizowane przez różne czasopisma, ale też dzienniki czy niezależnych ekspertów, dają nam często miejsca na podium w Polsce, z czego myślę, że też możemy być dumni. Tu chociażby miejsce pierwsze w rankingu samorządów Rzeczpospolitej. To jest dla nas niesamowity sukces, że z ostatnich miejsc trafiliśmy na pierwsze miejsce w rankingu samorządów Rzeczpospolitej. Tą nagrodę odbierałem z rąk profesora Jerzego Buzka i profesora Jerzego Stępnia, twórców reformy samorządu terytorialnego. No i myślę, że to jest takie podsumowanie pracy, którą wszyscy tak naprawdę wykonujemy każdego dnia, żeby poziom życia w Starachowicach się po prostu poprawiał. Liderzy inwestycji to jest ranking, który wczoraj został opublikowany. Ranking, który pokazuje, że Starachowice awansowały od roku ubiegłego do teraz o 84 pozycje. Z setnego miejsca na miejsce 16 w Polsce w zakresie wydatków przeznaczanych na inwestycje w przeliczeniu na głowę mieszkańca. To jest blisko 1500 zł przeliczonego na jednego mieszkańca w latach 2020-2022, a patrząc na to, że w tym roku mamy większe wydatki majątkowe niż w latach poprzednich, to w przyszłym roku w tym rankingu Starachowice powinny wypaść jeszcze lepiej. A tu no, nie mamy porównania chyba, tak, nie mamy porównania do poprzednich lat, ale byliśmy na 150 pozycji, wcześniej jeszcze dalej. No, pniemy się do góry i z tego możemy się cieszyć. Co jest jeszcze, myślę, bardzo istotne, to to, że w rankingu finansowym samorządu terytorialnego znaleźliśmy się na 12 miejscu w Polsce. Stosunek zadłużenia do dochodów wyniósł w 2022 roku 15%, a w 2014 roku wynosił 30%. Pani skarbnik Halina Piwnik potwierdzi, że była pierwszą osobą, którą odwiedziłem właśnie w 2014 roku. Od razu po wygranej poszedłem po pierwsze do pani skarbnik, żeby powiedzieć, czy mamy zbieżne poglądy co do tego, jak prowadzić politykę finansową miasta, no tak, żeby można było właśnie inwestycji realizować jak najwięcej, czyli z jednej strony oszczędności w zakresie wydatków bieżących, a z drugiej strony jak największe wydatki inwestycyjne przez pozyskiwanie jak największych środków europejskich. Tu pani prezydent Ela Gralec była kolejną osobą, którą też odwiedziłem. No i to się udało po prostu, czyli z jednej strony przyoszczędziliśmy, a z drugiej strony pozyskaliśmy naprawdę ogromne środki i europejskie, i krajowe, i środki norweskie, które później pani kierownik Małgosia Glas-Bomba z pracownikami referatu inwestycji może po prostu z pasją wykonywać, tak? Wydawać. Czyli są panie, które pozyskują i które dbają o to, żeby nie rozchodziły się zbytnio, natomiast jest też pani, która dba o to, żeby były jak najlepiej wydawane. I nie tylko, bo też pracownicy innych referatów się w to angażują i innych jednostek, za co też serdecznie dziękuję, bo to po prostu w każdej części miasta widać. Napędzamy rozwój, to hasło, które będzie nam w kolejnych latach towarzyszyło, to jest nowe logo naszego miasta, herb jest niezmieniony, natomiast w logo mamy i elementy herbu, i elementy z kołem zębatym, i elementy takie, na których mieszkańcom najbardziej zależało, czyli kolory, które najbardziej charakteryzują Starachowice. Z jednej strony niebieski, który charakteryzuje trzy zbiorniki wodne i rzekę kamienną, która przepływa przez środek miasta, z drugiej strony zieleń, bo Starachowice zielenią nie tylko są otoczone, ale także tej zieleni w centrum naszego miasta po prostu nie brakuje. Starachowickie wzorce. Często nasze miasto jest pokazywane jako takie, od którego warto czerpać inspiracje w zakresie chociażby rewitalizacji, w zakresie zagospodarowania wspólnej przestrzeni, w zakresie polityki związanej z polityką społeczną, z polityką senioralną. Tu ukłony dla starosty Piotra Ambroszczyka, który naszą politykę senioralną wyniósł na piedestał w pewnym momencie ze współpracownikami i przekształciliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Odbywają się tu raz do roku kongresy Centrów Usług Społecznych. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, dzielą się swoimi doświadczeniami, no i także tak naprawdę spoglądają na te rozwiązania, które zostały w Starachowicach wprowadzone.
polski węgiel dla mieszkańców, mieliśmy kryzys energetyczny. Mieliśmy kryzys, który sprawił, że też miasto zostało obarczone dodatkowymi obowiązkami, jak chociażby sprzedaż węgla. Z tego się wywiązaliśmy. Maciej Węgiel przekształcił po prostu swoją działalność, bo oprócz oświetlenia ulicznego i wielu innych zadań, które realizował, to jeszcze zajął się sprzedażą węgla i na dodatek na tym nie zarabiał, tylko musiał sprzedawać ten węgiel jak najtaniej. I to też się udało, za co dziękuję, bo pracownicy stanęli tu na wysokości zadania. Każda osoba, która o pomoc prosiła, po prostu tę pomoc uzyskała. No i ta akcja poszła sprawnie. Wspieramy organizacje pozarządowe. Rok do roku organizujemy także Orkiestrę Gorących Serc. Tu podziękowania dla Ilony Traczyk-Basikurek, dla sztabu miejskiego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który rok do roku bije rekordy popularności i bije rekordy środków, które są dzięki mieszkańcom naszego miasta i powiatu zbierane. Miasto atrakcji to miasto, w którym odbywa się mnóstwo różnego rodzaju wydarzeń, imprez kulturalnych, artystycznych, ale też spotkania w drodze, jak chociażby z pielgrzymami. Takie są, szanowni państwo, po prostu Starachowice. Podczas ostatniego spotkania z państwem, tutaj właśnie rok temu, powiedziałem o tym, że zostanę tatą, no i zostałem. Co? Nawet chyba słyszeliście. I bardzo, bardzo pięknie dziękuję żonie za to, że jest dla mnie wyrozumiała, bo ta praca pochłania nam bardzo dużo czasu. No a w domu trochę jestem gościem. Powiedziała, że mam czas do 15. Ja też dziękuję. I dziękuję państwu. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan Eugeniusz. Byłbym sobą na pewno. Ale dzisiaj mniej tego, co ostatnim razem, więcej historii. Pana Materka poznałem w 2014 roku, w pierwszym półroczu, kiedy z Piotrem Babickim szukali pomieszczenia na fundację, stowarzyszenie, na dole w Starachowicach, w zakładzie Foka. Potem już bardziej włączyłem się w Poznanie, po udanym zamachu skarżysko-wąchocko-starachowickim na przewodniczącego Platformy, który okazał się szkodliwym szefem struktur powiatowych i miejskich. Wspomnę tylko komisarza panią Szypior, potem pozdrowię serdecznie panią profesor Marzenę Marczewską, która startowała w pierwszej turze. No i w drugiej turze tenże szkodnik dostał 58,5%. Ludzie w Starachowicach nie bardzo wierzyli w tej drugiej turze, no ale stało się. 16 listopada został wybrany na prezydenta. Pozwolę sobie coś przeczytać, ale niedługo. 9 grudnia pan prezydent dostał ode mnie dwa dokumenty. Jeden, 6 rad moich dla prezydenta miasta, z których przeczytam tylko 3. Kurczę, PESEL. Jeśli nie masz pasji, to znaczy, że marnuje swój czas. Dwa. Zasada najważniejsza. Trzeba mieć przekonanie i jasną koncepcję, co chcemy zrobić i jak zmienić to na korzyść i uczynić efektywnie. Zawsze otaczaj się wybitnymi ludźmi. Pamiętaj o tym, że o pracy lidera decydują jego współpracownicy. I ostatnie, chyba żeby już nie przeciągać. Jeżeli chcesz przewodzić, bądź optymistą. Optymiści nie są głupcami. Stawiają sobie jak najbardziej realistyczne zadania, a wiara, że są w stanie je wypełniać, dodaje im dodatkowych sił i zwolenników. Myślę, że ocena należy do państwa, no i oczywiście do pana prezydenta, czy w ogóle wziął to pod uwagę. I drugi dokument były to priorytety, propozycje moje do strategii rozwoju miasta na lata 2014-2024. Było ich 80. Pozwoliłem sobie wyciągnąć to w ostatnim tygodniu i sprawdzić. Nie, niestety właśnie tu się pan prezydent zawiódł. Na 80 zadań inwestycyjno-organizacyjnych, które było w tym dokumencie, zostało zrealizowanych 73. Nie zostały zrealizowane 7. Ale powiem jakie. Pierwsze, obwodnica, droga 747, no prawie nierealne to było, ale jest już w planie.
następna niezrealizowana wycinka, wykup działki przyradomskiej od Lasów Państwowych. To mnie drażniło przez co najmniej 12 lat i w dalszym ciągu przy braku terenów przemysłowych w mieście szkoda mi tej działki. Jest to państwowa działka. Magistrat też jest państwowy. Niewykupienie budynku przy ulicy Radomskiej na Centrum Usług Społecznych za połowę ceny, niecałe 350 tysięcy, budynek 2000 metrów z działką 2,5 tysiąca metrów. Propozycja na piśmie do wszystkich radnych ode mnie była skierowana ze 3 razy co najmniej. Było, minęło. Obwodnice mówiłem, udrożnienie połączenia Radomska kanałowa do wiaduktu przy Targowicy i udrożnienie połączenia Nadrzeczna do Wąchocka ze ścieżką rowerową, pieszo-rowerową do Wąchocka. No i z tych ulic zrealizowanych w tym dziewięcioleciu 130, które pan prezydent załogą zrealizował, wykonał, zostały z mojego papieru Chopina, Wielkopiecowa, Żeromskiego. No i ostatni punkt, opracowanie strategii sportu i aktualizacja zasad przyznawania pieniędzy na zadania dla organizacji pozarządowych. I aż tyle, nie czytałem. W imieniu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Starachowic i Centrum Inicjatyw Senioralnych życzę panu prezydentowi rodzinnej szczęśliwości, ludzkiej życzliwości i przyjaciół, ich szczerości. A ode mnie najważniejsze spełnienia marzeń i co najmniej 150 tysięcy głosów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oddaję głos. Komu z państwa? Nie ma. No to ja bardzo, bardzo państwu serdecznie dziękuję, dlatego że słuchajcie, wszystko to, co pan Eugeniusz miał na liście, a którego nie wiem czemu nie odczytał wszystkich tych zadań, bo zobaczcie, że tylko poświęcił temu, co jeszcze do zrobienia by chciał, żeby było, ale wszystkie te, które zostały zrobione dzięki państwu tak naprawdę, dzięki państwa zaangażowaniu, dzięki państwa wsparciu. To wszystko, co dzieje się i działo w naszym mieście, no to jest państwa udziałem i zasługą. Nie wspomnieliśmy jeszcze o wielu bardzo rzeczach, które są w tej chwili realizowane, a które będą zmieniały Starachowice. Proszę jeszcze tam głos z tyłu, przekażecie? Dzień dobry, panie prezydencie. Chciałem poprosić o kilka zdań na temat zalewu Piachy, ponieważ pan prezydent dużo mówił na temat Lubianki, to ja poproszę o kilka zdań na temat zalewu Piachy. Dziękuję. Dla Piachów, szanowni państwo, przygotowaliśmy dokumentację techniczną, która umożliwi wybudowanie nowego budynku zaplecza sportowego, tego zaplecza, w którym także będą sanitariaty, które wiemy, że już wymagają od lat remontu i będą po prostu zrobione po nowemu. Będzie coś także dla starachowickich morsów, dlatego że tam zaplanowaliśmy między innymi budowę sauny, dlatego że zbiornik Piachy to jest takie miejsce, gdzie tradycyjnie morsy starachowickie po prostu z tego zbiornika w każdym sezonie zimowym bardzo chętnie korzystają. Zostanie zagospodarowana także część taka, gdzie pojawią się alejki, pojawi się oświetlenie, bo w tej chwili tego oświetlenia brakuje. A z tego, co już zrobiliśmy, no to zakończyliśmy w tej chwili budowę parkingu, który przez lata no, nie był miejscem, na którym można było wygodnie zaparkować. W tej chwili ten parking został i powiększony, i utwardzony, także już to się zmieniło, a do tego dojdą właśnie te inwestycje, o których wspomniałem, z zagospodarowaniem także przestrzeni pod kątem wypoczynku dzieci, czyli pojawi się więcej atrakcji jeszcze dla dzieci, dla najmłodszych. I na to wszystko czekamy na dofinansowanie, mam nadzieję, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który pozwoli nam na zagospodarowanie tej przestrzeni, podobnie jak właśnie te domki na Lubiance, z tych samych środków finansowych będziemy chcieli zrealizować. Dziękuję. Kochani, jeszcze raz kłaniam się po prostu nisko i bardzo dziękuję za współpracę w ostatnim roku i w ostatnich latach i życzę sobie, żebyśmy tak dobrze, pozytywnie dla naszego miasta i powiatu współpracowali w latach kolejnych. Bardzo dziękuję za dziś i do zobaczenia.